Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku 2023. Życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich moich widzów, spełnienia swoich celów, zdrowia przede wszystkim. O 15 zapraszam na noworoczny turniej, jeżeli ktoś zdąży, no to zapraszam do gry. Gramy 120 minut systemem arenowym. 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. To tak, na marginesie bardzo szybko. W przypiętym komentarzu będzie link do turnieju. A tutaj przedstawię partię mistrza świata Magnusa Carlsena z Max Ludlu Parhamem. Ostatnia partia z mistrzostw świata w szachach szybkich. Magnus Carlsen oczywiście zdobył tytuł, oczywiście jakby to było jasne, zdobył tytuł mistrza świata w rapidach, jest mistrzem świata w szachach błyskawicznych oraz aktualnym mistrzem świata w szachach klasycznych, czyli potrójna korona dla Magnusa. Niesamowity killer, no co to dużo mówić, osoby, które się interesują szachami, no to wiedzą, kim jest ten zawodnik i wiedzą, że też przewyższa zawodników, co najmniej o klasę z czołówki światowej. Geniusz, po prostu geniusz, świetnie się go ogląda. Zapraszam do ostatniej partii z mistrzostw świata w rapidach. Magnus tutaj rozpoczął ruchem E4, ważna partia właśnie, jeśli chodzi o tabelkę w tym turnieju, E4, C5, skoczek F3. Tutaj Magnus oczywiście ma historię ze swoimi przeciwnikami, więc wie, jakie debiuty odpowiednio dobrać do nich. No i wybrał właśnie obronę sycylijską, znaczy przeciwnik zagrał C5, ale zagrał E4. Więc goniec G5 bardzo ciekawy i ostry ruch. Jeżeli ktoś chce grać ostro sycylijkę, no to goniec G5 jest takim ruchem, który jest zaczepnym posunięciem. Hetman D2, posunięcie A6, normalna sprawa, roszada. Tutaj goniec D7, nic się nie dzieje, na razie panowie grają teorię. Skoczek wybił na D4. Okej, normalny ruch, hetman wybija. No, zawsze jak gramy białymi sycylijską, to można odnieść wrażenie, że gra się to łatwiej. Teoretycznie tak, bo tutaj też widać na tym przykładzie, że atakujemy pionka D6, atakujemy skoczka, ale żeby była jasność, tutaj nie ma dla czarnych żadnej krzywdy, absolutnie, to jest czysta teoria, więc tu się wszystko zgadza. Król B1, przypominam, bardzo ważne i świetne posunięcie, które przede wszystkim uciekamy czasami od takich pułapek typu skoczek na przykład na E4. Oczywiście to teraz nie działa, bo bijemy tutaj gońca, ale czasami to działa i ten goniec może tam z szachem nam zbić króla, więc odejście tutaj jest jak najbardziej ok. Teraz ten ruch nie działa, tak w pamięci można sobie to spróbować odgadnąć, dlaczego nie. Tutaj tak na szybko powiem, że jest bicie, jeżeli jest bicie z szachem, to jest bicie hetmanem, hetman odbija, na końcu zbijamy na G7, no i białe sobie tutaj fajnie grają raczej w szachy. B5 ze strony czarnych, H4, wzmocnienie gońca to jest jeden plus tego ruchu, a drugi, że tu może nastąpić w przyszłości atak pionkami. Wieża B8, G4, pionki jak widać są gotowe do ataku, ale czarne jeszcze nie mają roszady, co jest ważne. Jeżeli byłaby ta roszada, to ten atak byłby bardziej pewnie skuteczny. B4, skoczek na E2, posunięcie A5, czyli czarne robią wszystko, co mogą na skrzydle hetmańskim. To jest też naturalna sprawa, żeby czarnymi próbować właśnie grać i kontratakować tutaj pionkami na króla. Tam, gdzie jest król przeciwnika, tam staramy się atakować. Prosta rzecz do zapamiętania. Skoczek na G3. Tutaj można by się było pokusić o bicie skoczka, ale to nie jest najlepsze posunięcie. Ja tylko pokażę, dlaczego ten ruch może być kuszący. Oczywiście, tutaj jak odbije pionek, to wszystko się trzyma, goniec kontroluje pionki D6 i F6, ale co ciekawe, w tej sytuacji zamiast skoczek G3. Jakbyśmy zbili tutaj, to można zbić nawet gońcem. Bardzo ciekawa sprawa, warto sobie ją zapamiętać. Te pionki D6 nie zawsze są ważnymi pionkami, bo po na przykład po wybiciu w tej konkretnej sytuacji już można by było zagrać goniec B5, czyli spróbować to wszystko powymieniać czarnymi nawet i okazuje się, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów mimo pionka mniej. Rekompensata za tego gońca jest ogromna, ale znając Carlsena, z tym pionkiem więcej byłby w stanie tutaj tę partię przechylić na swoją korzyść, tak mi się wydaje. Ale no poszło inaczej, moi drodzy. Skoczek zagrał na G3, hetman na C7, goniec na E3 sobie wrócił, wieża C8 i teraz ruch, który mi się bardzo podoba. Ruch, który jest godny mistrza świata. No, może trochę tutaj przeginam, przesadzam, ale warto sobie skojarzyć takie posunięcia bardzo dobre. Wieża H2.
Piękne posunięcie, chroniące po prostu pionka C2, ale też przy okazji ta wieża nie traci na wartości w przyszłym ataku, na przykład na linii H. Więc to jest bardzo ważne, dwufunkcyjne, dwie funkcje, dwa zadania jednej figury. To jest na pewno dobry znak, że to jest dobry ruch. D5 ze strony czarnych. No i bardzo ciekawe posunięcie, trzeba uważać, bo hetman atakuje skoczka. Co zagrały białe? Oczywiście E5 z atakiem na skoczka. No i teraz co czarne? To jest ciekawe. Co grać czarnymi? Przecież skoczek za bardzo nie ma odejść. Na G8 bardzo się nie chce tutaj zagrać. No strasznie się nie chce zagrać. No i co ciekawe, w tej sytuacji tutaj czarne robią po prostu roszadę. Dobrze przeliczony wariant. Tutaj absolutnie czarnymi nie tracimy figury. Jeżeli byśmy tutaj oczywiście zbili, no to jak hetman by zbił na G3, no to zbijamy na E7 i białe wygrywają materiał oczywiście, bo jak tutaj, to tutaj, no i prosta sprawa, łatwe liczenie, ale jest trącenie, goniec na F6 z atakiem na hetmana. No i okazuje się, że po odejściu hetmanem tutaj na przykład, no bo na przykład na F4 jak odejdziemy, no to goniec E5, to jest tak samo atak, więc jak odejdziemy hetmanem, to zbijamy na G3. Jakbyśmy chcieli tego hetmana spróbować złapać, no to się raczej nie uda. Hetman zbija na F3. Więc tutaj Parham dobrze wszystko poprzeliczał, ale Magnus poprzeliczał jeszcze mocniej. Moi drodzy, goniec A6 zostało zagrane. Wtrącenie, atak na wieżę, żeby tutaj mocno nie atakowała wieża z hetmanem C2. Wieża A8, prosta rzecz. I goniec D3. Po prostu goniec sobie wrócił na D3. I kolejny ruch pożyteczny, zwróćmy uwagę, broni jeszcze mocniej i to tak fajnie się gra wtedy, jak wiemy, że mamy bardzo dobrą obronę stabilną, a przy okazji, no, newralgiczny punkt na H7, zdecydowanie. Tutaj czarne wieża zagrały z F na C8. Cały czas tego skoczka tutaj zbić nie wolno. Pamiętajmy, że jest goniec F6, a teraz nawet jest chyba bicie tutaj na G3 przy okazji, więc skoczek na razie jest nietykalny. Hetman zagrał na F4, no i teraz skoczka można zbić. Dzięki czemu Magnus zyskał, powiedzmy, takie tempo do ataku. Figura wróciła na E8. To nie jest dobry znak. Ta figura wróciła do swojego obozu, więc jak figury się cofają, to może oznaczać, że mamy dobrą pozycję. Oczywiście nie mówię tutaj o manewrach debiutowych, na przykład w królewsko-indyjskiej. Skoczek E8. Figura stoi źle. Magnus zagrywa G5. Widzimy, idzie mocny atak. Goniec C5. I co zrobić? Wymieniać czy nie wymieniać? Raz, że zyskujemy tempo, dwa, że wymiana jest jak najbardziej dobrym sygnałem. Zwróćmy uwagę, że pionek tutaj jest na czarnym polu, a wymiana czarnopolowych gońców jest na plus białymi. Jest to po prostu wygodne. Nastąpiło H5, goniec B5 z próbą właśnie wymiany tego straszliwego gońca. I teraz, moi drodzy, zadanie dla Was. Jak zagrać białymi, żeby te partie przechylić na swoją korzyść? Jak zagrać jak mistrz świata, moi drodzy. On tutaj chwilę policzył. Dla niego to było bardzo łatwe. Otóż klasycznie, moi drodzy, klasycznie strzał na H7. Piękny ruch. Oczywiście każde odejście królem wiąże się z tym, że zyskujemy pionka, a my nadal atakujemy białymi, więc zero ryzyka. Przeciwnik Magnusa zbił. I jak dalej kontynuować ten atak? Kasparow kiedyś też świetnie atakował. Magnus widzę, że robi dokładnie to samo, a może nawet lepiej. Nastąpiło G6. Bardzo ważny ruch, otwierający kompletnie linię, jeżeli będzie bicie oczywiście na G6. Tutaj nastąpiło bicie, ale nie nastąpiło bicie na G6, tylko hetman F7. Kolejne zabójcze groźby. Grozi pionek, bije na G6 z matem. No i cóż, ciężko coś doradzić tutaj czarnym. Czarne zagrały G5, żeby nie otwierać linii H, ale Magnus zagrał bardzo szybko H6, po czym czarne musiały się poddać. Nie ma obrony przed atakami matowymi albo straty materialne, jeżeli hetman zbije na C2, odciągnie wieżę od ataku. Nie ma to znaczenia, partia jest kompletnie wygrana. Magnus Carlsen, mistrzem świata w szachach szybkich. Rewelacyjnie to mu się ułożyło. Lata pracy, talentu, no i cóż, mogę powiedzieć, geniusz, jeszcze raz geniusz, gratulujemy. Moi drodzy, dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.